Bezpłatne badania, konsultacje z fachowcami i szkolenia z zakresu technik podawania insuliny. Tak wyglądały suwalskie obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Już po raz szósty do miejscowego akwaparku mieszkańców regionu zaprosili Ewa i Karol Korneluk. O tym, że badania i profilaktyka jest niezwykle potrzebna, zapewniała diabetolog Ewa Korneluk. Co 10 sekund na świecie z powodu powikłań cukrzycowych umiera bowiem jedna osoba, a wzrost zachorowalności jest ogromny, dodaje. 3 miliony osób jest dotkniętych tą chorobą. I ta zachorowalność niestety wzrasta z roku na rok, bo jeszcze zobaczcie na nasze plakaty Państwo, są tam inne cyfry, bo prognozy były inne i się powiększyły w dramatycznym tempie. Taki dzień jak dzisiaj to jest wspaniałe święto dla wszystkich tak naprawdę, bo w tym roku hasłem przewodnim, mottem obchodów Światowego Dnia Walki z Cukrzycą jest zdrowe odżywianie. A zdrowe odżywianie to nic innego jak coś, co powinno dotyczyć każdego z nas, niezależnie od tego, czy jest zdrowy, czy jest chory, prawda? Zdrowy styl życia to jest to, co nas może uchronić przed zachorowaniem na cukrzycę. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą został ustanowiony w 1991 roku przez Międzynarodową Federację do Spraw Cukrzycy oraz Światową Organizację Zdrowia. Od tego czasu zyskał popularność i dziś łączy miliony ludzi na całym świecie, w tym liderów opinii, lekarzy, media, pacjentów oraz opinię publiczną. Nieleczona lub źle leczona cukrzyca prowadzi do poważnych powikłań, jak zawały, udary, niewydolność nerek, amputacje nóg i utrata wzroku.